Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa prezentują książkę pod redakcją profesora Andrzeja Buko, Dariusza Krasodemskiego oraz profesora Wojciecha Szymańskiego. Dawne osiadnictwo Podlasia. W świetle badań ratowniczych prowadzonych w latach 1996-2000 na trasie gazociągu jamalskiego. Trzymam w rękach tom poświęcony wynikom badań na gazociągu jamalskim. Prace te zakończone zostały 20 lat temu i no szczęśliwie po tych 20 latach udało się doprowadzić do ich wydrukowania i opublikowania. Mamy tutaj informacje o stanowiskach od schyłkowego paleolitu do czasów nowożytnych. Myślę, że materiały, które Państwo znajdą w tym tomie, stanowią podstawową wiedzę, z którą powinien się zapoznać każdy archeolog zajmujący się północno-wschodnią Polską. Badania na gazociągu zaczęły się w 1996 roku, skończyły się w 1998 i dla wielu doświadczonych i znanych badaczy były to pierwsze duże, szerokopłaszczyznowe prace, z jakimi przyszło im się zmierzyć. Myślę, że i z tego punktu widzenia warto się zapoznać ze stanem wiedzy dotyczącym tych stanowisk i właściwie można powiedzieć, że jest to już troszeczkę historia archeologii, ale taka, z którą warto się zapoznać. Książka opublikowana została w wolnym dostępie w serwisie rcin.org.pl.